Mamy przykład tutaj z naszego portalu. No i właściwie chodzi o to, żeby się nauczyć posługiwać tymi narzędziami do przesunięć obrotów odbicia i rozszerzenia. No i mamy pewną figurę, tu jest akurat prostokąt i mamy poddać go kolejno tym przekształceniom. Tu one są zdefiniowane. No i na końcu mamy pytanie, czy obraz tej figury, czy ta przekształcona figura jest przystająca do oryginalnej figury. Przypomnę, przystająca znaczy potocznie taka sama, tylko położona w innym miejscu na płaszczyźnie, być może obrócona. No i a formalnie, tak matematycznie, figury przystające zawsze można na siebie nałożyć przez przesunięcie, obrót, odbicie lub przez kolejne stosowanie tych przekształceń. Przez ciąg takich przekształceń, z których każdy jest przesunięciem, obrotem lub odbiciem. Rozszerzenie, czyli jednokładność o skali, która nie jest 1 ani minus 1, zmienia długości odcinków i obraz nie jest przystający do początkowej figury, do pierwotnej figury. Czyli teraz, ponieważ wśród tych przekształceń mamy właśnie jednokładność o skali 1 druga, to ta figura, którą otrzymamy, nie będzie przystająca do tej pierwotnej. Wobec tego tu możemy od razu odpowiedzieć, że te figury nie będą przystające. No a teraz zróbmy te przekształcenia i zobaczmy, co się stanie z naszym prostokątem. Więc jako pierwsze przekształcenie mamy wykonać jednokładność o skali 1 druga i środku w środku układów współrzędnych. Czyli tu mamy jednokładność. Środek jest 0, 0, a skala jest 1 druga. No i widzimy, że prawda, ten prostokąt się zmniejszył i przysunął do środka. Prawda? W ten sposób, że tutaj prawda, te obraz i oryginalny punkt są na jednej prostej, łączącej ten punkt, jego obraz i środek jednokładności. No i ta odległość jest właśnie skala razy pierwotna odległość. Czyli to była jednokładność o środku w punkcie 0, 0 i skali 1 druga. Następne przekształcenie, jakie mamy wykonać, to jest przesunięcie o 3 minus 7. Czyli przesunięcie o 3, czyli w prawo, i minus 7, czyli 7 w dół. No o, i jesteśmy tutaj. I następne obrót o minus 90 stopni wokół punktu 2 minus 2. Czyli obrót, środek obrotu jest 2 i minus 2. 2 minus 2, czyli to będzie ten punkt, prawda? I obrót jest, przypominam, minus 90 stopni. Kąt liczymy odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, czyli będzie minus 90, to będzie w tą stronę, czyli i środek jest minus 2, 2, czyli tu jest środek, czyli gdzieś tutaj się prawdopodobnie ten prostokąt znajdzie. Zobaczmy. Minus 90 stopni. O, no dalej troszkę niż pokazywałem. Prawda? Tu był 2 minus 2 i on został obrócony. No i teraz powtórzę, ponieważ wśród tych przekształceń była jednokładność o skali, która nie jest jedynką i minus jedynką, figura przekształcona nie jest przystająca do figury pierwotnej, ale są one podobne, to znaczy mają takie same kąty, ale różne długości boków. No, czyli sprawdźmy jeszcze. Tu jest przekształcenie, nie są przystające. O. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.